się z Olą poznaliśmy w pracy. Ja ją pierwszy raz zobaczyłem na takim szkoleniu firmowym. Od razu mi się bardzo spodobała, ale no nie wiedziałem, kim ona w ogóle jest. No i tak ten pierwszy dzień się skończył, kiedy my się w ogóle zobaczyliśmy. Bliżej poznaliśmy się, jak zmieniałam pokój w pracy i trafiłam do pokoju Piotrka. No i zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, z biegiem czasu coraz więcej. Po czasie okazało się, że mamy bardzo podobne spojrzenie na życie. Tak nam się dobrze rozmawiało, że nawet często zostawaliśmy po godzinach, żeby sobie porozmawiać. No i tak się w sobie zakochaliśmy, nie? Zaręczyny były u nas w polskich górach. Ja chciałem, żeby to było w jakieś fajne miejsce, żeby była też super pogoda, nie za dużo ludzi. No i 15 sierpnia rano już wiedziałem, że się będziemy zaręczać. Ja miałem cały czas w plecaku przygotowany pierścionek, oczywiście w ukryciu, żeby Ola go czasami nie znalazła. Jak wchodziliśmy na turbacz, ja w ogóle się nie spodziewałam, też Piotrek się będzie oświadczał. Na szczycie okazało się, że było zbyt tłoczno i nie było fajnego miejsca, żeby odpocząć, więc zeszliśmy niżej na podpalane. Ja rozłożyłam koc, położyłam się, a Piotrek mówi: Olcia, wstań. No i ja wtedy wstaję, otwieram oczy, a tam Piotrek z pierścionkiem. No, oczywiście Ola się zgodziła, nie miałem żadnych wątpliwości, że tak będzie. I były łzy szczęścia i dużo telefonów do rodziców. No i tak tam ten czas zleciał, że już się zaczęło robić ciemno. Musieliśmy bardzo szybko uciekać z tej góry, żeby nie wracać po ciemku. Był to bardzo szczęśliwy dzień dla nas. Listopada 1993 roku przedstawiamy Państwu Oleńkę Skibowską w siódmym miesiącu życia. Różne sytuacje filmowane ukażą w całej krasie dziecko. Nasze. Drodzy rodzice, dzisiaj jest dla mnie wyjątkowy dzień. Dzisiaj staję się żoną. Wiem, że dla Was to też jest bardzo wyjątkowy dzień. I w związku z tym chciałabym Wam podziękować za to, jak mnie wychowaliście, jaką troską mnie obdarzyliście, jak duże wsparcie mi dawaliście, ale równocześnie pozwalaliście mi na podejmowanie własnych decyzji. I jak zdecydowałam, że chcę iść na studia do Gdańska, mogliście powiedzieć, że to jest za daleko, ale nie, wspieraliście mnie w tym. Dziękuję też, że w trudnych chwilach zawsze byliśmy razem. Jak musieliśmy jeździć do Centrum Zdrowia Dziecka, byliśmy tam zawsze w trójkę i zawsze to było dla Was najważniejsze. Dziękuję, że pokazaliście mi, jak wygląda wspierający i kochający się dom. Kochani rodzice, to jest dla mnie wyjątkowy dzień, jak wiecie. Jeszcze niedawno byłem małym chłopcem, który w ogóle bez Was był bezbronny. Jeszcze nie tak dawno, jak pamiętacie, pisałem maturę i w ogóle zastanawiałem się, co robić ze swoim życiem. Jeszcze nie tak dawno szukaliśmy mieszkania w Gdańsku, żeby mógł studiować na tej politechnice. Nie tak wiele czasu minęło od tamtych wydarzeń, a dzisiaj się będę mężem. Dziękuję Wam za to, na jakiego człowieka mnie wychowaliście, za to, że pokazaliście mi, jak powinien wyglądać taki rodzinny, ciepły dom, za to, że nigdy nie hamowaliście mnie w jakichś moich poczynaniach, że zawsze mnie wspieraliście, nigdy nie mówiliście, że powinienem wybrać jakąś łatwiejszą drogę. Dzięki temu też właśnie znalazłem sobie taką wspaniałą narzeczoną, jaką jest Ola. I to jest naprawdę wszystko Wasza zasługa. Dziękuję Wam bardzo za to. Mamo, dziękuję Ci za to, że dbałaś o nasz dom najlepiej, jak umiałaś. Że mimo, że byłaś zmęczona bardzo po pracy, zawsze na stole był ciepły obiad. Dziękuję Ci też za to, że bardzo zależało Ci na tym, abym zobaczyła trochę świata. Zawsze znalazłaś jakiś sposób, żebym pojechała na kolonię lub na jakąś wycieczkę szkolną. Dziękuję Ci za to. Mamo, dziękuję Ci bardzo za to, jak mnie wychowałaś, za to, jak wspaniale gotujesz, za to, że w naszym domu zawsze była wspaniała, ciepła, rodzinna atmosfera, że zawsze obchodziliśmy święta, urodziny, że po prostu stworzyłaś dom, do którego chcę się wracać i zawsze będę bardzo chętnie do niego wracał. Tato, dziękuję Ci za Twój spokój i za zorganizowanie, za to, że zawsze masz wszystko poukładane, wiesz, o której godzinie powinniśmy wyjechać, żeby się nie spóźnić, za to, że wiesz, kiedy
trzeba zrobić przegląd w moim samochodzie albo wymienić olej. Dziękuję Ci też za to, że zawsze mogłam przyjść do Ciebie i poprosić o naprawę jakiejkolwiek tylko rzeczy, a Ty i tak wiedziałeś, jak to naprawić. Tato, dziękuję Ci bardzo za to, że zawsze dbałeś o to, żeby w naszym domu niczego nie zabrakło, że pracowałeś czasami po to od rana do nocy. Dziękuję Ci bardzo za Twój spokój, za opanowanie, za to, jak mnie wychowałeś. Przelałeś na pewno na mnie tą swoją całą wiedzę. Jesteś niesamowicie uzdolniony i dzięki Tobie też ja przejąłem wiele z tych umiejętności i dzięki temu teraz no, zawodowo też mogę robić to, co robię. No dziękuję Ci za to, tato. Pani Krysiu, Panie Mirku, mamo, tato, dziękuję za ciepłe przyjęcie mnie do swojej rodziny. Mimo, że oficjalnie stajemy się nią dopiero dzisiaj, ja już od pierwszego spotkania wiedziałam, że pokochacie mnie jak swoją własną córkę. Dziękuję, że pokochaliście też Kukiego i możemy go zostawić zawsze w sztumie, jak planujemy wyjechać na jakieś wakacje. Dziękuję też za wszystkie prezenty, które dla nas zrobiliście własnoręcznie, takie jak stolnica czy torebki, tylko po to, żeby sprawić nam trochę przyjemności lub ułatwić życie. Pani Jadwigo, Panie Grzegorzu, mamo, tato, dziękuję Wam bardzo, że wychowaliście taką wspaniałą dziewczynę, jaką jest Ola. Dzięki temu dzisiaj mam taką wspaniałą żonę. Dziękuję Wam też za to, że zawsze jak przyjeżdżamy, to czeka na nas już otwarty garaż, ciepłe jedzenie. Pan Grzegorz oczywiście już częstuje takim śliwkowym napitkiem, który sobie upodobaliśmy. Bardzo dziękuję, że mnie tak ciepło przyjęliście. No i dzisiaj stajemy się taką prawdziwą rodziną. Dzisiaj zaczyna się dla nas nowa droga, do której przygotowywaliśmy się całe życie. Stajemy się mężem i żoną. A Wy zawsze pozostaniecie naszymi rodzicami i przyjaciółmi.